Wielki Post to czas łaski, wyrzeczenie otwiera nasze serce na niebo. Mówi o tym obrzęd posypania głowy popiołem w środę popielcową. Wieczorną mszę świętą w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny poprowadził biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło z metropolitą lwowskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Dzisiaj rozpoczynamy post, czas wielkiej łaski, bo wszystko, co jest trudne, ono ma wielką moc. Jeden ze świętych powiedział kiedyś, że im trudniej, tym lepiej, bo bliżej Jezusa. Kiedy odczuwamy pewien ból, kiedy nas dotyka i boli nas post, jałmużna, to wtedy mamy świadomość, że właśnie Jezus nas przytula do swojego serca. Zbity, poraniony, w cierniowej kolonie. I kiedy nas przytula, my też powinniśmy wtedy odczuć ból tych cierni, tej korony cierniowej. Jest to błogosławieństwo, dlatego że w ramach Jezusa jest nasze zdrowie, jest nasze zaleczenie naszych ran. Z metropolitą lwowskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Po liturgii słowa tradycyjnie posypowano głowy wiernych popiołem. Celem tego obrzędu jest przypomnienie człowiekowi o nietrwałości i marności życia. Słowa księdza, prochem jesteś i w proch się obrócisz, albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, przypominają katolikom o potrzebie pokuty, nawrócenia i czynienia aktów miłosierdzia.